Dzień dobry Państwu. Dzisiaj kolejny, 14 odcinek cyklu Jezus Chrystus przyjdzie znowu. I kolejny problem, który dzisiaj chcemy omówić. Co oznacza pochwycenie, ale nie dla nas, tylko co oznacza pochwycenie dla Chrystusa, czyli jak Chrystus ocenia, czym jest dla Niego pochwycenie wierzących. Więc jeżeli popatrzymy na to z perspektywy Pana Jezusa Chrystusa, to jest to zabranie Jego oblubienicy do nieba. Jest to spotkanie z oblubienicą. I tutaj mamy takie miejsce z listu Pawła do Tesaloniczan, drugi list do Tesaloniczan, 3 rozdział, 5 werset. Jest tu wyraźnie napisane: Pan zaś niech kieruje wasze serca ku miłości Bożej i ku cierpliwości Chrystusowej. Dobrze by było, gdybyśmy pamiętali o tym aspekcie, o tym elemencie, że dla Pana Jezusa Chrystusa pochwycenie jest tak samo gorąco wyczekiwanym momentem, jak dla nas, wierzących, którzy czekają na Pana Jezusa, a nawet bardziej, bo to Pan Jezus wybrał nas, a nie my Jego. I teraz, jeżeli weźmiemy jeszcze drugie miejsce ze Słowa Bożego, które pochodzi z Ewangelii Jana, 17 rozdział, 24 werset. I to jest fragment modlitwy Pana Jezusa, kiedy modlił się On do Boga Ojca. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. To pragnienie spełni się dla Pana Jezusa właśnie w momencie pochwycenia, w czasie, kiedy Pan Jezus weźmie wybranych swoich, zbawionych, tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa, On weźmie do siebie, do nieba. Więc pragnienie to spełni się, kiedy Chrystus zabierze do domu Ojca wykupionych czasu łaski. Tego uczą nas te dwa wersety. Jako oblubieniec Pan Jezus cieszy się z tego, że będzie mógł zabrać do siebie oblubienicę. Tą oblubienicą jest Kościół, zgromadzenie, zbór, chrześcijanie. To właśnie oblubienica. I dlatego bardzo ważne jest, abyś był częścią tej oblubienicy, czyli abyś był częścią Kościoła. Czy jest to rzecz oczywista? No więc nie jest oczywista. Co trzeba zrobić, żeby stać się częścią Kościoła, aby stać się częścią oblubienicy? Należy uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa. I tutaj mamy pierwszy punkt, który musimy wziąć pod uwagę, to, że jesteśmy zgubieni. Izajasz, 53 rozdział, 6 werset mówi o naszej pozycji. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Musisz uznać przed Bogiem, że jesteś zgubiony, nie zbawiony. Musisz uznać przed Bogiem, że jesteś zgubiony przez Twoje grzechy, przez to, jak żyłeś, przez to, kim jesteś, i z natury zasłużyłeś na wieczne potępienie, na piekło. Natomiast Bóg jest święty i nie może mieć nic wspólnego z grzechem. A to oznacza, że nie może mieć nic wspólnego z Tobą, jeżeli jesteś jeszcze w swoich grzechach. A kolejne miejsce to jest Rzymian 3 rozdział 10 werset do 12. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał. Nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego. To jest dokładnie o tobie. Jeżeli jesteś jeszcze osobą nieuratowaną, niezbawioną, nie należysz do oblubienicy, nie jesteś częścią zboru, nie jesteś częścią Kościoła, nie jesteś częścią zgromadzenia Bożego, to jest po prostu twój stan. Jesteś zgubiony, należysz do po prostu osób, które Pismo określa, że już są potępieni. Osoby takie idą na wieczną zagładę szeroką drogą. I to jest bardzo niebezpieczny stan. I dlatego Pismo Święte nakazuje, żeby każdy wszędzie pokutował, czyli uznał świętość Boga i uznał swoją grzeszność. A w wyniku tego, jeśli przyjdziesz do Boga, zostaniesz narodzony na nowo. I musicie się na nowo narodzić. To narodzenie na nowo gwarantuje fakt, że stajesz się częścią Bożej rodziny. A to oznacza, że będziesz na pewno w niebie. Na jakiej podstawie? Na podstawie doskonałego dzieła Pana Jezusa Chrystusa, którego dokonał, umierając na krzyżu Golgoty. W 3 godzinach ciemności, na krzyżu wisząc, On stał się grzechem za nas. Natomiast dzięki temu każdy, kto w Niego wierzy, może być sprawiedliwością Bożą w Nim. Czyli Bóg patrzy na taką osobę, jak na osobę, która nigdy nie zgrzeszyła. Jeżeli jest usprawiedliwiona ta osoba, a ta osoba jest usprawiedliwiona tylko na podstawie doskonałego dzieła Pana Jezusa Chrystusa. Zachęcam Cię do tego, abyś uwierzył w Pana Jezusa, abyś stał się częścią Kościoła, abyś stał się częścią oblubienicy. Tutaj jest bardzo ważne, żebyśmy nie myśleli, że słowo stał się częścią Kościoła należy do sytuacji, kiedy się zapisujesz gdzieś. Nie, nie o to chodzi. To jest po prostu automatyczne. Czyli w momencie, kiedy uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, Duch Święty umieszcza Cię w Kościele. Kościół to są wszyscy wierzący w Pana Jezusa na ziemi, żyjący w obecnym czasie. Również Kościół ma inne znaczenia, ale to o to znaczenie mi chodzi, gdy mówię, żebyś stał się częścią Kościoła. Żebyś przestał być częścią przeklętych ludzi, być może należących do jakiegoś formalnego kościoła. To wcale nie oznacza, że jeśli się należy formalnie do jakiejś denominacji, to że jest się częścią kościoła. W żadnym wypadku, a wręcz odwrotnie, bo list do Galacjan mówi, że ci, którzy dzielą się na przeróżne denominacje, idą do piekła. Więc jeżeli jesteś w takim czymś, to się mocno zastanów, bo to nie jest wola Boża, aby ponownie tak jakby rozrywać szaty Chrystusa na drobne kawałki, nazywane denominacjami. Jest tylko jeden powszechny, apostolski Kościół, do którego częścią możesz być po uwierzeniu w Pana Jezusa. Wtedy Duch Święty włącza Cię do tego Kościoła. A więc kościoła, zgromadzenia lub zboru. To jest to samo słowo w oryginale greckim eklezja. Zachęcam zatem do czytania Słowa Bożego, Biblii. Jeśli macie pytania, możecie do mnie napisać, na przykład wysyłając SMS-a 791 214 963. Z Bogiem.